Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Ziutkolando. Nie jestem nadal pewien, jak nazywać te wszystkie stworki, aczkolwiek... O mój Boże! Dinosom? Piękny pokaz pięknego osobnika na dobry początek. Moi drodzy, pierwszy odcinek bardzo się wam spodobał, szumnie ruszyliście do sekcji komentarzy, żeby dać mi o tym znać. Pytaliście się też o drugiego syna lasu, ale powiem wam tak, ze wszystkim, co się w tej chwili dzieje, zakupy, nie zakupy, pakowanie, wożenie, przeprowadzanie, naprawdę prościej mi jest zasiąść do tej gry wtedy, kiedy mi pasuje samemu. I tak w nią po prostu grać. Dlatego na razie tak będziemy tutaj operowali. Nie wiem, jak wiele jeszcze odcinków się tutaj pojawi, ale po pierwszym odcinku całkiem mocno jara mnie kontynuowanie tej przygody i sprawdzanie, jak to się będzie dalej rozwijało. Dlatego, moi drodzy, zapraszam na dalszy ciąg podróży w nieznane z kompletną ciemnością Ogaru w survivalu, który jest typem gry raczej rzadko odwiedzanej. Przeze mnie odwiedzanej, odpalanej, nieważne. Zostawcie lajkę, jeżeli lubicie tę serię, jeżeli lubicie te palsy. No ja cóż, zobaczę, co jeszcze mogę tutaj dzisiaj zrobić, ponieważ możliwości może być dużo. Mam parę tych moich zwierzaków, które mógłbym umieścić w mojej bazie, ale, ty, nie do ognia. Ale chciałbym najpierw zrobić jedną rzecz. Po pierwsze, nie mogę kolejnego pala wziąć tutaj. Mam mojego lambala na trzecim poziomie. Chciałbym go podmienić za tego lambala, ponieważ chcę zdemontować, uwaga, to. Tak, nie stracę żadnych palsów, Dobra, struktury... Nieumieszczalne poza bazą będą rozłożone, niektóre zostaną rozłożone. Dobra, trudno, mówi się trudno. Chcę... Ja pierdolę, dlaczego tutaj jakieś rury ogromne nagle się pojawiły? Jaki to ma sens? Nieważne. Chciałbym przestawić ty, a ten za mną biega, ty będziesz moim ziomkiem, będziesz moim wrogiem, nie mam zielonego pojęcia. Chciałbym ustawić moją bazę w miejscu, gdzie będę miał troszeczkę więcej zasobów w zasięgu, dlatego na przykład dupnąłbym ją sobie tutaj. Tyryryry, tutaj mamy palboxa, może w tym miejscu, akurat się... O, pięknie tutaj wciśnie. Zbudujmy to, umieścimy tutaj naszych palców, przeniesiemy te łóżka, które wcześniej zrobiłem, umieszczę ich więcej w ogóle w mojej bazie i będziemy szukali sposobów na to, żeby jakoś rozwinąć i naszą bazę, naszych palsów, naszych ziutko-ziomeczków. No i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Mam tego jednego cały czas w boksie, myślę, że mogę go z powrotem tutaj wrzucić, może tego trzeciolevelowego. Nie mogę więcej palsów w bazie mieć. Wydaje mi się, że gdzieś przeczytałem właśnie upgrade bazy. Muszę zbudować po prostu chesta i wtedy będę mógł mieć dwóch palów i jeszcze więcej baz do postawienia. Nie, baza akurat ta sama ilość, 1:1, ale łóżko, po pierwsze, nie wiem, czy ono jest w tej chwili w zasięgu mojej bazy, coś czuję, że nie. Ten zasięg jest taką niebieską, dość ledwo widoczną aurą tutaj zaznaczony. Mój dom, no prawie się mieści. Rozłóżmy w takim razie to wyro, bo mi się nie przyda. Workbencha, ognisko, ten dom, a powiedzmy, że dom może tutaj na razie zostać, ale nie będę tutaj przeginął. Dobra, mamy backspace'a, produkcja. Na pewno potrzebuję z powrotem mojego workbencha, żeby się gdzieś tutaj w okolicy znajdował. Jeżeli moje ziomeczki mają mi wykonywać przedmioty, to niech mają tutaj łatwy dostęp do tego. Więc on niech przybiegnie i to zbuduje, proszę bardzo. Już, dobrze, do roboty, mój ty zwierzaku. Reaper bencha, na razie nie jestem pewien, czy w ogóle potrzebuję. Wooden chesta, oczywiście, że nie mam kamienia, kurwa. Czy mogę zaprzęgnąć moich ziomeczków, żeby w tej chwili pracowali tak, jak ja chcę, żeby oni pracowali? Nie wiem, zobaczymy, ale łóżków tutaj trochę potrzebuję. Nie wiem, czy nie lepiej by było te łóżko umieścić na przykład jakoś wewnątrz domku, ale to wymagałoby całkiem sporo budowania. Chociaż nie, wiecie co? Nawet, że nie. Mogę rozłożyć całą tę chatę, która się tutaj znajduje, umieścić ją w trochę lepszym miejscu i może sprawić, żeby trochę lepiej wyglądało. Te wszystkie zasoby tutaj odzyskuję, jak ja cokolwiek tutaj rozwalam, tak więc nie jest to wielka strata. Niech się to wszystko pozbiera, nawet nie muszę tego klikać. O mój Boże, mam za dużo rzeczy przy sobie, naprawdę? Dobra, moment, co ja mogę wywalić? Co waży najwięcej? Gdzie jest waga tych rzeczy? Mogę je posortować? On tak po prostu mi je sortuje. Kamienie, dużo drewna, w cholerę wręcz drewna mam. Mam też ore. Dobra, czy jak ja zrobię... Mogę to zdropić? Drop, o właśnie. Dobra, okej, tak, mam tego za dużo, wiem, ale chciałbym zdropić to. Mogę się teraz ruszać? Mogę. Ledwo, ale mogę. Spokojnie, zaraz się pozbędziemy większości tych rzeczy. Jak tylko tutaj dupnę jakieś mniejsze budowlańsko. Czy zasięg bazy też będzie się zwiększał? Nie wiem, gdzie tutaj jest taki, wiecie, geometryczny, optymalny środek, gdzie najlepiej byłoby tą bazę umieścić, ale będziemy robić ich więcej. Będziemy i tak się pewnie jeszcze reorganizowali z biegiem czasu. Dobra, dupniemy sobie bazę gdzieś tutaj. Kurwa, że ja się muszę tak... Tak, oczywiście, powoli poruszaj. To łóżko, dobra. Nie, no dobra, wytrzyma chwilę nasza owca bez łóżka. W takim razie, foundations. Niech będzie tutaj znowu domek taki 4x4. Build continuously, mogę tym też kręcić. Dobra, niech będzie. Czy to będzie tylko dla moich palsów? Kurwa, mogłem to continuous building zrobić. Czy może zrobiłbym tutaj coś więcej? Może niech mają na razie... A zresztą... Bo wiecie... Kurwa, i znowu nie kliknąłem tego, co chciałem. Mogę zbudować jeszcze jedno.
Może zróbmy sobie taki szerszy, ale raczej mniej głęboki ten domek. Będzie trochę blokował przejście dalej, ale trudno się mówi. Będzie się obchodził dookoła. Dobra. Back to build menu. Dlaczego backspace'em? Kto to kurwa wymyślił? Dobra, możemy tutaj w takim razie grzmotnąć jakąś ścianę z oknem, żeby był ładniejszy widok w tamtą stronę. Ten jak na mnie leci, halo! Kativa. Mam tutaj parę porad od Kacpra z komentarzy, do których się za chwileczkę odniosę, ale najpierw chciałbym tutaj sobie troszeczkę jeszcze tych ścian pobudować, żeby było cokolwiek w tym domku domkowego. Nie wiem, czy w ogóle muszę budować dom, żeby moje zwierzaki miały jak tutaj egzystować, ale no cholera, zasługują chyba na chociaż trochę dobroci. W końcu będę je zaprzęgał do niewolniczej roboty. I tak, wychodzi na to, że naprawdę to właśnie ten aspekt niewolnictwa najbardziej mi do tego wszystkiego przyciągnął. Co jest trochę chore, nie będę ukrywał, no ale cóż, takie już jest życie. Cóż mogę więcej powiedzieć? Przykro mi, drodzy przyjaciele. Mogę zrobić tak, jak zbudować tutaj sensowny dach, bo mogę schody, mogę tutaj slantę drów pierdzielnąć, tylko że on nie do końca chce działać tak, jakbym chciał. Testowanie w takim razie, jeżeli tutaj zrobię tak, i teraz na przykład spróbuję ten dach dać, czy on się przyczepi w tamtym miejscu? Bo tutaj na pewno go nie chcę i nie chcę też, żeby tak zjeżdżał specyficznie. Muszę nauczyć się tego systemu budowania. Tutaj już mam wrażenie, prawie się przyczepiło. Nie wiem, czy to podziała tak, jak ja chcę, żeby to podziałało. No kurwa. No nie, tu się przypnie, tam nie przypnie. Not connected, overlapping. Chcę mi tutaj dach wsadzać w sam środek tej budowli, ale to mi zdecydowanie nie pasuje. Nie, chyba to się nie przyczepi tam. Chociaż nie, ty. W tę stronę chce się przyczepić. Tylko, że to musiałoby być szersze, żeby ten dach miał tutaj miejsce i tutaj miejsce. Dlatego to nie do końca podziała. Dobra, to inaczej. Jeszcze raz do budowania. Rozwalmy to w takim razie. Zróbmy płaski dach. Nie starajmy się tutaj robić niczego niesamowicie skomplikowanego. Kurwa, znowu. Continuous. Prawy klik poproszę. No i co? No i mamy zadaszenie. Teraz możemy tutaj w takim razie pierdzielnąć dla naszych palców parę łóżek. Niech one tutaj, no będą trochę wciśnięte tutaj, okej? Nie będą miały tutaj ekstremalnej wygody. Chociaż moment, coś mi tutaj nie pasuje. Mogę to rozłożyć? Nie mogę rozłożyć, póki się nie wybuduje, ale dobra. Ty, okej, dobra, w sumie nie będę narzekał, niech buduje za mnie. Można jeszcze swoją drogą podnosić naszych palców i robić sobie z nich, na przykład wydaje mi się z tego tarczę, co jest jeszcze bardziej pojebane, niż bym sobie to mógł wyobrażać, ale okej. Dobra, jeżeli chcemy tutaj, ile zwierzaków mogę mieć naraz w tej chwili w bazie? Chyba dwa. Dlatego dupnijmy dwa proste łóżka, one będą myślę zadowolone, że w ogóle mają gdzie spać. Jeszcze przydałoby się tutaj zrobić gdzieś miejscówę, w której będą mogły się posilić, to też pewnie w środku. Czy jak ja zamknę drzwi, to będzie dla nich jakiś większy problem, nie mam zielonego pojęcia, ale dobra. Mogą sobie tutaj spać, mogą jeść, niedługo znowu w ogóle chyba przyjdzie noc i ja muszę w tej chwili coś zjeść teraz. Halo, jestem tak bardzo nie na żarty, ale muszę upiec mięso w tym celu, dlatego zróbmy sobie może ognisko gdzieś tutaj zaraz przed wejściem. Tak, trochę muszę popoprawiać rzeczy, które robiłem wcześniej, ale trudno, czasem po prostu trzeba. Dobra, chodźcie tutaj moje owieczki, jak zapierdala teraz. No i we trzy osoby to można się bawić tę bazą. Dobra, select recipe, lambal kebab. No przykro mi, będę gotował tutaj tak naprawdę ich pobratymców, ale mówi się trudno. Róbcie mi jedzenie z waszych kolegów. Ja chyba nie mają odpowiednich skilli do gotowania. Tak, required kindling, to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Potrzebuję mieć jakiegoś zwierzaka, który będzie w stanie gotować mi żarcie. Przetwarzać swoich przyjaciół na składniki odżywcze dla mnie. To jest czyste zło, naprawdę. Dobra, acquire, to się piecze samo z siebie, z tego co widzę, nie muszę za bardzo do tego uwagi przykładać. Więc dobra, jeżeli mam misję w tej chwili na zbudowanie chesta, to pierdolnijmy chesta. Nie mam tutaj raczej ryzyka tego, o właśnie, kamień. Dobra, kaj mój kilo. Nie wiem jak tutaj zaprzęgnąć moich palców do roboty, ty, ale moment, kamień to jedno. Ja mam tutaj przecież coś w technologii jeszcze do odblokowania. Alarm, common shield, stone, spear, nawet nie wiem co się tutaj najbardziej przyda, ale dobra. Tarcza brzmi jak taki no-brainer trochę, powinienem coś takiego mieć. Tutaj coś do ozdoby, fireball, parachute, glajdowanie z większych wysokości, to akurat może być zajebiste. Plantacja roślinek, o, albo rancho. A, okej, dobra, i mogę tutaj hodować kolejnych moich palców, co? Może taka plantacja będzie teraz dobrym pomysłem? Spróbujmy jakoś tak z tym podziałać. Ja jestem głodny, przecież ja zrobiłem to żarcie, a przydałoby się to zjeść. Bambino poproszę, jeszcze raz, jeszcze dwa, te są w miarę najedzone. Muszę pamiętać, że się Bambino nazywam, bo inaczej same problemy z tego wszystkiego będą. Fluffy Shield. Czym jest Fluffy Shield? To właśnie to jest to! Mogę trzymać to moją owcę przed sobą, jakoby tarczę. Ale mogę go też odłożyć i po prostu dać mu spokój. Niech sobie tutaj robi, co chce. Czy ja mu się teraz, nie wiem, psycha zjebała po tym, co ja mu zrobiłem w tej chwili? Mam nadzieję, że nie. Ty, to jest w ogóle mój lambal, czy nie mój lambal? Nie pokazują mi się jego statystyki, więc nawet nie wiem. Nie, to jest ten, którego ja teraz mam. Dobra, wracaj do Pokebola, owieczko. Skopmy tego kamienia w takim razie w całości. Mamy jakieś fragmenty palladium, dlatego trzeba jeszcze parę pokeboli zrobić. Nintendo by naprawdę mnie zajebało, gdyby zobaczyli, jakich nazw tutaj używam. Sfera, okej, niech będzie.
Paladyjna sfera. Pasuje wam teraz? Dobra. Kurwa, i wyrzuciłem znowu. Mylą mi się przyciski do budowania. Jesus. Dobra, skrzynia. Gdzie ona ma, kurwa, front? Która część tej skrzyni to front? Strzelam, że ta? Nie mam zielonego pojęcia, ale zbudujmy. Zrobimy tym questa, zwiększymy capacity naszych palców. Będziemy musieli wyruszyć w tym odcinku na jakąś przygodę, żeby jeszcze sobie paru złapać. No i co? Czy ja mogę coś tutaj schować w tej chwili? No nie, to wszystko wydaje się być dość przydatne i potrzebne, ale hej, wydaje mi się, że teraz możemy wejść w takim razie w base upgrade i ją zupgrade'ować. I fantastycznie. Teraz możemy mieć dwóch palców, shoddy bed. Kurwa, mamy shoddy beda. Dobra, widzę, że powinienem to po prostu robić szybciej. Czekajcie, open menu? Ty masz coś jakby nowego tutaj do przekazania mi? Zlevelowaliście? Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje dokładnie. Base info. Dobra, jeszcze jeden shoddy bed w takim razie. Berry plantation. Na to nie mam materiałów. Jeszcze więcej drewna do zebrania. Oczywiście. A nie, shoddy bed to przecież jest moje łóżko. Co jogodą? Shoddy beda potrzebuję. O kurwa, i drewna nie mam. Tak, jedna porada, którą przeczytałem. Mieć zajebiście dużo drewna i zawsze go mieć odpowiedniej ilości przy sobie, bo ewidentnie, przynajmniej teraz na początku, to jest jeden z zasób, którego zużywam najwięcej. Drewno i kamień. No ale kurwa, jestem w early game. Czego innego miałbym się tutaj spodziewać? Nie mam zielonego pojęcia, czego te lambale ode mnie chcą. Mam moje party tutaj, czy kipi na 5 levelu. Kiedy one się w ogóle tak zlevelowały? Czy one się levelują, kiedy ja robię swoje rzeczy? Nie mam zielonego pojęcia. Neutralne, nieneutralne, gildie mnie nie interesują. Nie wiem, co oznacza to! Mogę go podnieść, czy mam go pogłaskać? No nie, no nie chcę z nimi nic teraz robić. Mogę... O! Nie chciałem nim koniecznie miotać. Current task idle. Nie wiem, może się nudzą po prostu? Fixed assignment to rock. Czekajcie, a jak na przykład podniosę takiego grzmota i wyceluję nim w ten kamień i rzucę w kamień, on będzie rył ten kamień? Nie! To jest w ogóle jeden ziomek, ja myślę, że się dwa nachodzą, po prostu zajebiście dużo tych żaróweczek wyświetla nad sobą. Nie chcę mu się jeść, bo widzę, no dobra, hunger nie jest może na maksa, ale sam nie wiem, passive skill coward, czyli słabo atakuje. Dobra, kontynuujmy, mam shoddy beda? Nie, nie mam shoddy beda, bo nie miałem drewna. Dupnijmy sobie tutaj łóżko w takim razie. Nie wiem, czy wyruszymy dzisiaj na jakąś podróż, czy może na jutro trzeba będzie to przestawić, ale to... To chyba nic. Zajebiście krzywo to jest wszystko zrobione, tak więc nie wnikajcie za bardzo. No ale czekajcie, mogę teraz mieć dwóch palców, dlatego wrzucimy sobie naszą drugą owieczkę też tutaj. Albo złapiemy coś nowego po prostu. Tamten, a pomaga mi budować, tylko że z trochę dalszego dystansu, dobra. Tu. Jeszcze bardziej możemy zaupgrade'ować bazę. Te pierwsze upgrade w ogóle dowiedziałem się dzięki wam o tym, że tutaj w ogóle jest coś takiego jak questy w bazie. Więc kolejny upgrade'ik, jeszcze więcej zwierzaków możemy tutaj mieć. Feedboxa i straw pole beda, czyli trzy sztuki. Dobra, ale mogę wrzucić kolejnych moich ziomeczków tutaj, żeby zasuwały. Coś mówiliście o lambalach, ale ważne są ich umiejętności, ponieważ lambale, one mają tutaj możliwości... Kurde, czekajcie. Łatwiej będzie to chyba zobaczyć w paldeku. Tak, lambale. Handiwork, transporting i farming. Ale jeżeli kativę skombinuję... Dobra, wiecie co? Misja na teraz. Zdobyć kativę. Mam jedną sferę, tutaj są te kativy dookoła. Ja mam pałę w ręku, ten jest na trzecim poziomie. Hono tu! No kutasie jeden, chodź! Daj się... O, come on, naprawdę? Czy one będą tak zdupcać wiecznie ode mnie? Czy ja mam w ogóle szansę go uderzyć na czas? I czym jest ten wielki, kurwa, dings, co tam biegnie? Walcz ze mną! O tak! Tak! Dobra, jeszcze jeden cios, byleby kryta nie było. Dobra, 95%! Kurwa, 7 nawet! Okej, okay, szansa wzrasta, trochę się tarmosi w kuli i mamy setkę. Dobra, fantastycznie. Mamy tutaj, mamy też za misję złapać całkiem sporo tych zwierząt, żeby mieć dodatkowe bonusy na ich temat. Obstawiałbym, że też da nam to więcej informacji o danym gatunku. Ale to jest czysty strzał. Widzę, że też nasz znaczek słoneczka też chyba pokazuje, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc. Co kurwa oznacza ta żarówka jebana? It seems hungry. Okej, czyli tylko o hungry chodzi? Dobra, spokojnie, zaraz wam to ogarnę. Zbudujmy w takim razie tego feedboxa. Stać mnie? Kurwa, jeszcze więcej drewna, nie wierzę, naprawdę. Dobra, drewno, drewno, drewno. Miałem wrzucić tutaj jakichś jebańców, żeby mi tutaj robili jakieś, nie wiem, inne rzeczy, ale nawet nie wiem, jak ich do tego przypisać, więc odkrywamy. 69 damage'a w drewno to musi być. To jest po prostu dawka szczęścia, które musi mi teraz wystarczyć. Dobra, feedboxik, zaraz obok wejścia tutaj, niech to się buduje, niech nawet one mi pomogą mi w budowaniu. Nawet chyba ten tutaj mamy sanity, więc to pewnie jest właśnie ich poczytalność. Mogę to otworzyć i wrzucić tutaj jakieś berisy, żeby po prostu te grzmoty mogły się cały czas posilić, jak tylko będą chciały. Dlatego, mamy tutaj parę miejsca. Chyba chodziło o to, że był głodny. Możemy wrzucić tego grzmota do bazy, niech zasuwa. No i jeszcze może tego chickpea, nie jestem pewien. Level sync, tyryryry. Dobra, okej. Okay. Zasuwajcie w takim razie moje palce. Zbudujmy im jeszcze w takim razie jedno łóżko, bo na pewno jest tutaj potrzebne. Będę musiał poszerzyć ten mój dom, ponieważ nic tutaj się kurwa zaraz nie zmieści. A musi się ich tutaj sporo zmieścić. Nasza baza, nasza przyszła fabryka wszystkiego, co fabrykowalne...
musi mieć naprawdę dużo pracowników, tak więc nie ma opierdalania się. Łyczek kawki zatem, póki łóżeczko się robi. Wydaje mi się, że mamy już noc, tak więc jak tylko się upewnię, że mamy zbudowane te wszystkie nasze łóżka dla zwierząt, dla mnie, to pójdziemy sobie spać. Ogień mnie grzeje, ubranie zresztą też mnie grzeje, powinno być git. Dobra, mamy to. Mogę jeszcze bardziej zaupgrade'ować sobie bazę już w tej chwili. Dzień się jeszcze nie do końca zakończył, ale to nic. Ratatata to mamy, maksymalna liczba baz nadal nie wzrasta, ale możemy mieć jeszcze więcej przyjaciół teraz. Ha, 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 ha. No zdecydowanie ten dom jest do poszerzenia i wiecie co, nawet nie mogę na to patrzeć. Muszę to zrobić w tej chwili. Jeszcze jedną sobie tutaj podłogę dodamy, więc foundations, wooden foundation. Raz, dwa, trzy, ha, ha. I mamy level uping oczywiście, to mi się kurwa podobuje. Dobra, tu dupniemy ten, taką ścianę, tutaj jedną z oknem, w tym miejscu zwykłą. Nie mam kurwa drewna, oczywiście, że nie mam drewna, dlaczego miałbym mieć drewno? Dobra, ryjemy dalej. Nie wiem, nie chciałem go zbierać masowo, ponieważ bałem się, że nie będę miał miejsca w ekwipunku. To przeciążenie tutaj może następować całkiem szybko, ale nieważne. Co one w ogóle tam robią teraz? Bo mam znaczki, tak jakby te dwa moje ziutki coś budowały. Zbierają drewno, o kurwa, i co, do skrzyni zrzucają? Być może, nie wiem. Czy one... Nie. Co teraz robią te moje zwierzaki? Bo ja tutaj stawiam jakby te wzorce. Przyszły, zbudowały, drewno zebrały, nie wiem. Śpią, nie śpią, nie mam zielonego pojęcia, dobra. Tak, poszły kurwa spać tutaj, halo. Czy one nie mogą wejść do środka? Taki jest problem? Nie no, wchodziły przecież chyba do środka. Czy ja to zbudowałem na nierównym terenie? No nie, jakby żaden nie krzyczy, że nie ma łóżka, tak więc nie powinienem tutaj raczej winić siebie. Dobra, zbudujmy do końca ten dom, bo wolałbym nie spać w domu, który nie ma tutaj żadnej osłony. Nie wiem, czy ma to jakiekolwiek znaczenie. Na dach mi w tej chwili powinny już starczyć, tylko muszę trafić. Raz, dwa, trzy, pięknie. Dobra, nie wiem, czy moje palce jeszcze gdzieś tutaj siedzą, czy nie. Zamknijmy te drzwi, chodźmy kurwa spać. Przewińmy tę noc, mam nadzieję, że w ogóle się da. Tak, mamy to! Jeszcze jednego kebaba będę musiał sobie zjeść. Na ogniu chyba czeka na mnie w ogóle jeszcze trochę tego jedzenia. One tutaj zbierają, nie zbierają, to sobie zekwajrujmy. Cześć! Czy ty jesteś jakiś zajebiście niebezpieczny wobec mnie? Nie mam zielonego pojęcia. A ja się naprawdę zastanawiam. Te moje zwierzaki zbierają, widzicie kamień? I czy on ten kamień przynosi do mnie? No on teraz się gatheringiem zajął, fantastycznie. Co on zrobi z kamieniem? Muszę poobserwować jego trasę. Domyślam się, że wrzuci do tego crate'a. Dlatego wcześniej moje ziomeczki nie zbierały niczego. Czego ty potrzebujesz, to chyba oznacza, że nie wiem, nie ma zajęcia albo szuka zajęcia, no ale tak, kurwa, póki odkąd stoi skrzynia, to zaczęły zbierać i zajebiście. Dobra, co ja tutaj jeszcze chciałem zrobić? Czy ja mam coś konkretnego do zbudowania, coś do zrobienia żarcia? Mogę tutaj wrzucić jakieś baked berries, ale te berriesy w tej chwili są w feedboxie, jest 34 sztuki. One, rozumiem, mogą, nie wiem, będą sobie same swoją jakby miejsce na pasze uzupełniały? To może za dużo od nich wymagam, ale byłoby miło. Jeszcze więcej fragmentów, jeszcze więcej drewna i będę mógł sobie zrobić shielda, który się naprawia, kiedy nie otrzymuje obrażeń. To może być akurat zajebiście przydatne, taki shieldzik. Jeszcze Reaper Kita tutaj mamy. Co w ogóle mówi nam nie nasz ten palbox, chociaż mogę jeszcze kogoś tutaj wrzucić. I wydaje mi się, że Kativę dobrze by było jeszcze jedno złapać. One się wydają być całkiem przydatne, dlatego chodźmy to zrobić, ale nie mam palboxa. Znaczy palsfery, przepraszam. Wykraftujmy sobie zatem jeszcze jedną. No idziemy kurwa na polowanie, ile mogę ich zrobić? Trochę drewna, trochę tego, pięć tych, dobra. Niechaj produkcja zadupca, jedna owca mi tutaj przyjdzie pomóc, fantastycznie. No i widzicie, to mi się podoba, już pełna indoktrynacja tutaj następuje, ponieważ moje własne owce pomagają mi kraftować sfery, którymi będę łapał więcej owiec. One po prostu przyjaciół potrzebują, no i nie mogą żyć beze mnie. Dobra, tego nie będę się tykał, nie mam zielonego pojęcia, co on sobą reprezentuje, ale wygląda kurwa poważnie. Small pal... Kurwa, duszę znalazłem? Jaja sobie robicie, naprawdę? Randomowo na trawniku dookoła leżą dusze tych ziutensów? Trochę pojebane. O, sfera też tu jest do podniesienia. Siema, siema! Ej, boy! Boy! Joj! Oink! Zoink! Dobra, mamy cię. Haha, 100% szans, widzicie? Jak wystarczający wpierdol się komuś spuści, to oczywistym jest to, że da się złapać bez problemu. I wiecie co najlepsze jest? To aplikuje się też do prawdziwości, a nie tylko do gry. Podejrzane. Naprawdę tego złapać, naprawdę mam wrażenie, że tutaj łuk byłby, no cholera, zajebiście przydatny, bo one strasznie przede mną uciekają. Muszę być bardzo blisko, żeby zajebać tym kijem. O! Albo i nie? Kurwa, nie miałem. A, zużyłem staminę do zera. Ha, ha! Mam cię w kozim rogu, Kativo pieprzona. Będę dla ciebie milszy, jak będziesz moja. Kativa? Moja, mój? Nie wiem, nie wnikajmy w płci. To jest ona akurat, czyli będzie moja. Ha, ha, ha.
Radziliście mi złapać 10 sztuk każdego dynksa na początek właśnie, żeby rozwinąć. Nie jestem pewien do końca co, ale myślę, że w końcu przyjdzie i na to czas. Na razie tutaj trzeba ustanowić pewne fundamenty naszej przyszłej działalności. Wykonywanie misji, które się znajdują wewnątrz tego naszego PAL komputerka, nie wiem jak to inaczej nazwać. Całkiem przyjemny sposób na progresję. Te mi tu już w ogóle fragmenty zbierają fantastycznie, to mi się podoba. Good condition. Ten kurczak wydaje się być zajebiście bezużyteczny w tej bazie. W sensie on chyba niewiele potrafi niestety. Dlatego wrzućmy tego kurczaka tutaj, a Kativę wpakujemy do naszej bazy. I drugą Kativę też do bazy. Niech sobie tutaj... Zresztą, porada od Kacpra, uwaga. Obszar bazy określa, jak daleki jest zasięg bazy. Najlepiej na środku, żeby więcej materiałów było w zasięgu. Jasna sprawa. Statystyki w staminę i wagę. Życie, staminę i wagę. Reszta niepotrzebna, bo moje kratongi będą to robiły za mnie. I jeszcze tutaj jest porada, w bazie na początku Lambala jednego i trzech Kativa, potem Leaf Moonka, zielona wiewiórka albo Tanze, zielona małpa do atakowania, żebyś miał go przy sobie. Najlepiej znaleźć Fox Sparks. Pasywne skille, niektóre pasy mają więcej ataku, inne większą szybkość pracy w bazie. Jakie tutaj mają? Wszystkie mają Cowards i ten jeszcze ma Bottomless Stomach, kurwa. Wiem, że ja mogę wziąć takiego mojego palca i go po prostu zniszczyć, rozpierdolić na kawałeczki. I właśnie uzyskać z niego mięso, które potem mogę przerabiać na jedzenie, które mimo wszystko jest mi potrzebne. Jak tam w ogóle żarcie moich ziomeczków. Moje party... Nie, to są ci, którzy są przy mnie. Fantastycznie. Coś w technologii mogę też odblokować. Tych moich tutaj mam pokazanych, ale łóżka nie mam jeszcze jednego. Dobra. Wydaje mi się, że mam na tyle drewna, żeby grzmotnąć moim tutaj brandulą łóżko. Nie, kurwa, jeden drewna mi potrzebne. Halo. No to storage boxik w takim razie. Dam radę wziąć jeden. Control ten, take one. Fantastycznie. Dobra. Jedno łóżko, ponieważ nie wiem, czy owca, czy jeden z tych różowych kotów ewidentnie są zestresowane wystarczająco. Szkoda, że nie ma opcji tutaj takiego łączenia tych wszystkich łóżek jak na siatce jakiejś. Dobra, przyjdą i zbudują same. Ale kurwa, one potrafią tutaj wejść na absolutnym lajcie. Żadnego problemu z tym nie mają. A jak ja jeszcze im pomogę, praca idzie super szybko. Ale niech się cieszą, póki mają jeszcze mnie do pomocy, bo oni tego będą zapierdalać pro bono. Osobiście, bez mojej pomocy. Hehehe. Dobra. Challenge the boss at Reigns Syndicate Tower. Coś czuję, że Syndicate Tower to będzie to gówno, które tam jest gdzieś w przestrzeni przed nami. Nie wiem, jaki będzie to boss, ale na pewno muszę rozwinąć troszeczkę mój armor. I ogólnie moje posiadane przeze mnie rzeczy, czy też pod kątem ofensywy, czy defensywy, żeby na jakąkolwiek misję się wybrać. A więc uwaga, bazę rozbudować do 7, to jest kolejny mój quest. Jak tam rozbudowa kolejna, czego ode mnie wymagają? Tererere, Berry Plantation! No i kurwa, mówiłem, że Berry Plantation mi się w tej chwili przyda. O, jeszcze zebrałem te wszystkie rzeczy, dobra. Food Berry Plantation. W chuj drewna potrzebuję? Oczywiście, że tak. Tutaj nie ma go wystarczająco, żeby mnie to usatysfakcjonowało. No ale dobra, zbierajmy w takim razie drewno. Nie wiem, czy moim palcom mogę jakby nakazać, żeby konkretnie drewno zbierały. Mam tutaj jakąś taką opcję na przykład? Czy ja tutaj w tych moich ziomkach mogę zarządzać zadaniami, które im przypisuję? Na przykład tego... No nie. Previous box, view details, move, edit. Mogę im imiona też zmieniać. O, cholera jasna. Koszyko... Ty będziesz się nazywał. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Na koszykarza mi nie wygląda, ale niech będzie koszykiem. Jedna wyjątkowa, jakby jeden wyjątkowy ziutek w mojej bazie będzie miał imię. Reszta będzie basicowa. Ale prawdziwe gówno to się zacznie przelewać, jak zacznie im nadawać numery zamiast imion. Oj tak, oj zdecydowanie. To nie będzie przyjemna sytuacja dla nikogo. Ciekawy jestem swoją drogą, czy te zasoby się respią mniej więcej w miejscach, w których się oryginalnie je znalazłem. Bo teraz te moje różowe króliko-koty napierdalają ten kamień jak szalone, miningują jak dzikie. Tylko moje... O, weapon is damage! Nie, kurwa, czyli psują się bronie, cholera jasna. A ja Reaper Kita nie mam, ale mogę sobie chyba jakiegoś skraftować. Ile to kosztuje? Trochę fiber, trochę stone'a. Czy warto, czy nie lepiej po prostu nową siekierę sobie pierdolnąć? 5 stone'a i 5 wooda, a to kosztuje 5 fibera i 5 stone'a. Dobra, wiecie co, pierdolę. Chyba bardziej mi się opłaca zrobić nową siekierę, a tamtą rozłożyć na części pierwsze. No ale tak, mówiłem, tyle kurwa drewna jest potrzebne, że normalnie nie wyrabiam z produkowaniem. Dobra, tego możemy zdiscardować, już mi się raczej nie przyda. Gdzie moja druga siekiera? Halo, podniosłem ją? Podniosł? Kurwa, gdzie moja siekiera? Halo! Gdzie się schowała? Jest tutaj dalej? Tak, dobra, do innego slota mi się wrzuciło, okej. Okay. Tniemy dalej drewno! Czy jest tutaj gdzieś w ogóle obecny stan tej broni dostępny jakoś bliżej? Nie wydaje mi się. Dobra. Berry Plantation, moje drogie zwierzaczki. Berry Plantation. Umieścimy to tutaj gdzieś z tyłu normalnie. Bum. Zbudujmy. Wszyscy, wspólnymi siłami, tak! Kurwa, klepię je młotkiem po łbie, ale one dalej dzielnie pracują. To mi się podoba. Jestem z was dumny. Jak wy się nazywacie? Nie wiem, ale koszyko wpierdoli sobie trochę berisów. No i co? Czy one będą tutaj plantowały? Jak w ogóle wyglądają ich umiejętności? Required planting. Wydaje mi się, że żaden z tych moich palców tutaj plantingu nie ma.
Nie, te mają planting chyba, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy w takim razie naszego Pokédexa, Paldeka. One mają gathering, a planting to rozumiem coś kompletnie innego. No dobra. Będziemy musieli zapoznać się z większą ilością tych stworków, a jest ich tutaj łącznie... O, dinosoma mam, ale zero danych, musiałbym złapać jakiegoś. 111! Holy shit! Dobra, technologie. Mogę coś nowego odblokować. Statue of Power, Mounted Torch, Wooden Tavern Set, Alarm Bell, Stone Spear. To brzmi jak całkiem niezła broń, lepsza niż ta pałka. Dlatego sobie to odblokuję, bo coś czuję, że będę potrzebował. Tutaj można hodować w ogóle chyba nowe zwierzaki? Fireball też brzmi całkiem nieźle, ale potrzebny jest jakiś Flame Organ, a tego nawet nie wiem, skąd miałbym zdobyć. Dlatego może trzymajmy się prostszych tutaj rozwiązań. Rancho, nie rancho. Dobra, poczekam z wydawaniem tego. Czy ja tutaj... O, mogę zwiększyć moje staty. Oczywiście, mamy dwa punkty. Czyli tak jak tutaj było polecane, czyli życie, staminę i wagę. Czyli weight, ile, żebym więcej mógł nosić. Trochę bym w to zainwestował, ponieważ często napotykam sytuację, w której chciałbym móc nosić więcej. Atak, HP, stamina. Stamina mi się szybko w miarę kończy, więc lecimy w to. Tutaj jeszcze w ogóle te dusze. Jeżeli da się to do statuły mocy, to zaoferuje może jakieś ukryte umiejętności. Holy shit! Dobra, czego chce od nas misja? Już zrobione. No i zajebiście, dobra, fantastico. Pal Gear Workbench i Statue of Power. Dobra, nasza baza zaczyna się być coraz bardziej dojebana. Hot Spring? Okej, dobra, czyli Sanity. One sobie robią przerwy, ale muszę im dać opcję jakiegoś wychillowania, żeby móc tutaj... rozumiem. Żeby móc tutaj jakby dbać o ich poczytalność. Co to kurwa ma znaczyć? Dlaczego one pracując tracą psychę? To nie powinno kompletnie tak działać. No ale cóż. Potrzebuję jakiegoś zwierzaka, który planting będzie mógł mi ogarnąć, bo to jest cholernie długotrwały proces. 2 sekundy spędzone na pracy fizycznej i już wiem, że to kompletnie nie jest dla mnie. A te berisy będą potrzebne. Te zwierzaki się na razie satysfakcjonują jagodkami. Później pewnie trzeba będzie jakąś większą przetwórnię mięsa sztucznie rozdrabnianego zbudować. No bo jak inaczej sobie poradzimy w tym ciężkim świecie? Potrzebujemy mięsa. No kurwa, potrzebujemy mięsa. Zaraz będę musiał pójść i zabić jakieś te owieczki tylko po to, żeby mieć mięcho. A nie po to, żeby je łapać, ale łapać też muszę. No cóż, dobra, możemy to teraz jeszcze podlać. To też kurwa tyle czasu trwa. Jezus Maria, te jebane kurczaki w ogóle mi w tym nie pomagają. Ale dobra, zróbmy to raz, nie zawsze. Może następnym razem, jak już będziemy hodowali kolejne, to wiecie. To jakoś się to uda zautomatyzować. Ale widzicie, jeden mój różowy jest wkurwiony i nie ma zamiaru żadnych tasków robić. I było tam powiedziane, żebym jakiś hot spring zbudował, czy nie wiem, ja mogę ich wysłać na przerwę, schować powiedzmy do jakby... wyjąć z bazy, dać do tego boksa, żeby sobie po prostu chillował bombę? Czy muszę im zapewnić tutaj rozrywkę? To jest ważne pytanie. Ale widzicie, szybko im wraca ta psycha. Już od razu się zabiera do roboty, podnosi to palladium, czy jak to się tam nazywa, i jazda. Dobra, wystarczy to podlać. Potem mamy etap wzrostu, więc niech sobie rośnie. Ale kurwa, jak to szybko rośnie! Dobra, nie. Potrzebuję zdecydowanie nowego pala, żeby to robił za mnie. Więc uwaga, jak tam ich sanity? Mógłbym je troszeczkę nakarmić, ale one mogą też karmić się same, tak długo jak tych berisów będzie tutaj oczywiście zapas odpowiedni. Ale jeszcze trochę ich jest. Co prawda one mają termin ważności, nie mogą tam leżeć w nieskończoność, ale to... Zobaczymy jeszcze, co z tego będzie. Tego lambala, co ja mogę zrobić na przykład z takim lambalem? Czy ja mogę go sobie wyciągnąć na przykład i zaszlachtować tak bezlitośnie? Mogę zrobić Fluffy Shielda, ten transporting? Jak transporting? Czy on teraz będzie nosił rzeczy, które są tutaj skraftowane i zebrane? Nie wiem, nie wiem, za co się on zabiera. Dobra, wracaj do mnie, lambalu, wracaj do Pokebola. A ja chyba sobie takiego jednego lambala załatwię po prostu w pizdu, na śmierć. Przykro mi, lambalu, nie potrzebuję łapać kolejnych, ponieważ potrzebuję wula, ale nawet nie tak bardzo wula, jak jedzenia. O, ten jest głodny, no właśnie, no właśnie. Dobiegnij do boksa, w dupca i jagódki. No i zajebiście, tak możemy operować. Dobra. Tym się zajmują. W takim razie infrastruktura niepotrzebna, foundations też nie. Dla moich palsów nie mam odblokowanych żadnych rozrywek. Berry Plantation to raczej im wiele zabawy tutaj... No nie wiem, jakby one powinny czerpać przyjemność z pracy, ale to już zaczynamy zahaczać o takie bardzo niebezpieczne rejony, tak więc może lepiej nie. Tutaj coś pozwoli tym palom jakby umiejętności odpalić. Stone Pit Sign. Ciekawy jestem, gdzie jest niby... O, tutaj jest Hot Spring dopiero, kurwa, na tym levelu? Dobra, no to chyba jakiś czas będą musiały po prostu chillować bombę siedząc w miejscu, a nie robiąc cokolwiek innego. Dobra. Rozwój naszej postaci i może spotkanie chociaż jakiegoś jednego dodatkowego grzmota, żeby sobie tutaj go ogarnąć. Na pewno ta tarcza to będzie dobry pomysł. Czy ja chcę tutaj robić coś innego w czasie, kiedy moje... Nie, dobra, nawet że szybko się zbuduje.
Jeszcze jest to etap, kiedy musimy troszeczkę manualnej pracy w to wszystko włożyć, ale spokojnie, piękna przyszłość jeszcze nadejdzie. Plus wiecie co, odnosząc się do kwestii tego grania po prostu multiplayerowo, ja już mówiłem, że trudno mi w tej chwili zgrać się na jakikolwiek moment, kiedy, żeby po prostu móc nagrywać to multiplayerowo i w jakimś takim stopniu sprawia mi bardzo dużo przyjemności, jednak, o, już mamy Harvesta, kurwa, i to też tyle trwa! Dobra, pierdolę. Muszę znaleźć jakiegoś palsa, który będzie za mnie farming robił, bo ja tego totalnie nie ogarnę, ale zanim to zrobimy, łuk. Chciałbym, o, koszyko tutaj pięknie sobie radzi. Chcemy zrobić łuk, czego ja tutaj potrzebuję? W chuj drewna jeszcze, dobra. Ile mamy we skrzyni? Szkoda, że nie mogę tego na odległość sprawdzić. Zero. Dobra, opierdalacie się moje ziutki, opierdalacie się. Sam muszę, nie pięściami, sam muszę drewno zbierać. Chyba będą zabrane jagódki z naszego koszyka na jedzenie. Dobra, okej, nie będę może aż dla nich taki zły i mściwy, w tej chwili mogą sobie odpoczywać, jeszcze nie mam aż takich wielkich potrzeb. Chciałbym jeszcze jedno drzewo, mam trochę miejsca jeszcze w eku, więc jest git. Ten tutaj różowy też całkiem cwany. Nie jestem pewien, czy w ogóle opłaca mi się mieć tutaj jakiegokolwiek palsa, który nie jest tym różowym kotojeleniem. One wydają się być tutaj najwydajniejsze i najoptymalniejsze. Tego w ogóle nie chcą ryć, ale nie wiem, może nie potrafią? Kamienie rozbijały, ale ta ruda to chyba będzie coś jednak wyższej kategorii. Dobra, Old Bow albo Stone Spear. Dobra, Stone Spear też się na pewno przyda, więc kraftujmy. Ja jestem głodny, dobra, to niech zwierzę przejmie. W takim razie po mnie robotę. Tego użyjemy na mnie, one są w miarę najedzone. Jest git. Chciałbym tutaj zrobić im, wiecie co? Ty, co się tutaj stało? Co tu leży? Aha, Red Berriesy, tak po prostu? Ty! A, bo harvesting przecież mają, kurwa, ogarnięty. Tylko nie mają ogarniętego, niestety. I one gdzie to wpakowały? Ja to zebrałem chyba? Chyba wszystko zebrałem. Nie mają plantingu, ale mają harvesting. Dobra, czyli tak długo jak to zrobię, a potem jeszcze podleję, no to jakoś to będzie, ale niestety... Stety zbiorą sobie same, ale nie przygotują sobie same. Dobra, mamy tego spira. To może być całkiem niezła akurat broń. Lepsza niż ta pałka na pewno. Daleko... Ty! Kurwa, jak to ma zasięg, jak wyceluje... Nie można ładować ataków, okej, kolejny news. Muszę ruszyć na poszukiwanie jakiegoś nowego palsa, który będzie mógł mi tutaj bardziej pomóc w mojej bazie i bardziej zautomatyzować to wszystko. Bo jak te berisy zautomatyzuję, to one będą się, wiecie, karmiły w nieskończoność i będzie akurat git, ale jeszcze tego nie umiem. Więc spróbujmy trochę poeksplorować teraz. Mamy chyba czas, jest tak, 70% dnia minęło. Nie wiem, w którą stronę powinienem teraz ruszyć, żeby spotkać coś nowego, ale spróbujmy na razie w tym kierunku. Naprawdę więcej staminy by mi się przydało. Ale tutaj jeszcze wiele kroków przed nami, zanim tak naprawdę odkryjemy i osiągniemy coś większego i nowego. Jakiegoś jednego kebaba mam chyba tam gdzieś w kieszeni schowanego. Powinno wystarczyć. Mogę też ewentualnie zbierać surowe mięso z spotkanych po drodze zwierzaków. O, ile to zadaje obrażeń. No tak powiedziałbym przyzwoicie, przykro mi lambalu. O, mogę tutaj łapać kolejne. Czy będziecie się mściły jakby za waszego kolegę? Mam jeszcze parę tych. Raz, dwa... O, dobra, złapmy go, żeby złapać te 10, żeby chociaż zobaczyć, co się wtedy wydarzy. Mam na razie złapanych ile? 6. No kurwa, nie mam tyle sfer, żeby złapać ich akurat. Ale dobra, niech leci. Ile mam ich teraz przy sobie? Nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Złapię się? Mam nadzieję. A, bo ja... O, nie pod... No dobra, Pulse Fear. Przepraszam, spierdolił? Nie, to dlaczego ta sfera tu leżała? Fox Parks! O kurwa, dobra, lecimy po niego. Widzę coś nowego. Ognisty kotek, moi drodzy. Boże, jaki uroczy! Kurwa, masz! Dzidą prosto w pysk! Przykro mi! Wybacz, że ci to robię. O, 59%, dobra, to szansa jest... Nie! Jebaniutki, jeszcze raz! O kurwa, dobra, atakują mnie. 75! O, o! Tak, do góry? O, o! Tak! Chyba go mamy! I o boy! Dobra, zajebiście. Controlling Fire! Cholera, jasna. Dobra, mamy go teraz przy sobie w takim razie, w naszym party. Nie, odesłało go chyba do palboxa. No i widzicie, kurwa, udało się. Ty! Zwierzęta się nauczyły... Air Cannon? Kurwa, powietrze działo? Dlaczego moje owce potrafią teraz powietrzne działo robić? Dobra. Dobra, wyciągnijmy w takim razie tego. Niech on ze mną jeszcze tutaj na kawałek tej misji pójdzie. Może będzie mi w walce pomagał. Ale szczerze, trochę się boję, że mi... Ty, jeszcze jakiś kotek! A ja nie mam już sfer chyba, co? Mam jedną. Kurwa, no może być ciężko, szczerze mówiąc. Kremisa tutaj jeszcze mamy. Siema, Kremis! Prawie jak normalnie kodlifika, kremowa. Dobra, 90%, musi się udać. A! Za starych dobrych czasów na Game Boyu to bym trzymał któryś przycisk, żeby się upewnić, że się złapie, ale się udało. Dobra, zobaczymy. Możemy chyba teraz powoli wrócić do bazy, zobaczyć, jakie one mają umiejętności. Nie ma więcej sfer. Mogę co najwyżej napierdalać kolejne palce, które spotkam. Mogę jakiś palladium fragment podnieść, tam palladium. Nieważne, palladium. Będę się tego trzymał.
kojarzy mi się też z Iron Manem. Co mamy tutaj? Gold coiny, pal soule, pal sfery. No dobra, wszystko ewoluuje. Tam jakiś skurwiel jeszcze. Nitewing lata sobie u góry, kurwa. No 111 stworów tutaj wszędzie jest dookoła. Muszę pamiętać, że ja mogę się tutaj, jak w Zeldzie, wspinać absolutnie pewnie na każdą powierzchnię pionową. Tylko że muszę jeszcze pamiętać o tym, żeby mieć staminę do zrobienia tego, bo z tym może być gorzej. Oj! Dobra, fantastycznie. Drewno przy rzece, fantastico. Dobra, lećmy. Tutaj zresztą mam zasięg mojej bazy. Nie musiałem aż tak patrzeć po tym radarze u góry, żeby się zorientować, gdzie się znajduję. Prędkość tej wspinaczki jest troszeczkę, powiedziałbym, no, zawodzi mnie ona, ale damy radę. Może nie trzeba będzie się aż tak często wspinać. Czym jest to gówno tam? Widzicie to zielone? A jako, że mam w sobie duszę przygodowego odkrywacza świata, podejdziemy, zobaczymy. Chociaż nie wymaga to wielkiej duszy przygodowego odkrywacza, ale no jestem skonsternowany. Co to kurwa jest? Pływanie też staminę zużywa? Oczywiście. Stary, dobry sposób na design. No, nowe Zeldy. Phoenix Immortals Rising tak samo. Ale kurwa, co to jest? Jakaś statua? Pick up. Okej. Okay. Leaf Monk Effigy. Z tego, co mi gra tutaj powiedziała, to zbieranie tego będzie zwiększało nasze umiejętności łapania kolejnych ziutów. Tak więc, okej. Okay. Czemu nie? Merchant ewidentnie moczy dupę w wodzie. I to tak dosłownie. Ja cię chyba zagadać z nim nie da. Dobra, sprawdźmy tutaj w takim razie, czym się charakteryzują nasze najnowsze zwierzaki. Może uda się im coś tutaj jeszcze zbudować. Mała przygoda, bo mała, ale udało się nam jakieś nowe, proszę państwa, gatunki ogarnąć. Pewnie będą gdzieś na początku. Co on potrafi? Kindling, okej. Okay. Czyli on potrafi przygotowywać żarcie, na to by wychodziło. Do tego był chyba kindling potrzebny. Gumosa i kremis jeszcze. Kremis ma gathering i farming. Kurwa mać. Zapotrzebowanie na żarcie też tutaj jest zmienne, zależnie od tych naszych ziutów, które się znajdują. Te tutaj, ja mam te berisy zebrane, to ja berisy, to ja mogę tutaj im dorzucić... Nie uden chest. Tutaj. Hungerbox. Hungerbox? Czy tam feedbox? Nieważne. Połączy się stack. Pięknie. Trochę mięsa mamy do wrzucenia tutaj. Dobra. Rozbudowa bazy. Jaką jeszcze mamy tutaj rzecz do zrobienia? Palgear Workbench i Statue of Power. Czy ja to mam w technologii odblokowane? Palgear Workbench potrzebuje, a mam w cholerę tych punktów w tej chwili. Dobra, Statue of Power. Paldium Fragment. Tego jeszcze nie mam wystarczająco. Dobra, to lecimy w takim razie. Mam tutaj akurat niemało do skraftowania, do zmajnowania. Zresztą wiem, że w tej grze są lepsze sfery niż ta oczywiście podstawowa, którą mam. Tak jak były Pokebole, Masterbole, Giantbole i tak dalej. No to tutaj też mamy różne rodzaje rzadkości. I obstawiam, że trzeba będzie je z bardziej skomplikowanych materiałów wykonywać niż te niebieskie po prostu fragmenty, bo ich jest od zajebania wszędzie dookoła. Leżą na ziemi, leżą tutaj do skopania, zaraz obok naszej bazy, przy obszarze startowym, a to jest za proste. Jak jest za dobrze, to jest za dobrze. Nie może być za dobrze. Szczególnie w survivalu na samym początku. Ale powiem wam, zawsze w survivale gram w multiplayerze, w koopie. Ostatnio graliśmy w Sons of the Forest też i cały czas gramy z ekipą moją. Aczkolwiek... Jest jakaś taka ciekawa magia w graniu w to wszystko samemu, odkrywaniu tego. Tutaj w ogóle mamy zaznaczone niektóre te... O, tam mamy fast travel też do odblokowania chyba. Tak mi się wydaje. Plateau of Beginnings, a tutaj mamy Grassy Behemoth Hills. Te miejsca nadal są dla mnie tajemnicą, ale pewnie tam w końcu dotrzemy. Dobra, ratatata, to mam odblokowane, punkty odblokowane. Tutaj jeszcze w ogóle staty mogę sobie też wzmocnić. Dobra, lećmy równo w takim razie. Atak. Czekajcie, jak tutaj było? Życie, staminę i wagę? No dobra, no to dajmy sobie jeszcze w staminę, bo faktycznie stamina mi się kończy najszybciej. Ale dobra, niech idzie mniej więcej równo z życiem. Dzień się powoli kończy, a ja mam rzeczy do zbudowania. Mamy tutaj Statue of Power. Kamienna statua, o której mówi się w legendach wysp Palpangos. Okej. Czyli to zielone Leaf Monk Energy, które ja sobie tutaj przed chwilą podniosłem, ono służy też do składania ofiar tutaj. Potencjalnie właśnie, żeby zwiększyć nasze umiejętności. Dobra, zwierzaki, napierdalamy budowę. Co prawda jest to niepodobne do żadnego z moich zwierzaków, ale niech to będzie jakiś taki nasz bóg, nie boss. Bóg naszej survivalowej przygody. Proszę, oj kurwa, gdzie żeście były, różowe? Opierdalanie się nie wchodzi w grę w mojej bazie. Dobra, co my tutaj mamy? Capture Power. Required 1, ok, czyli zwiększę Capture Power poświęcając jeden ten dings, ale mogę też wzmocnić moich ziomków. Na przykład jakbym chciał tego, bo to są te w mojej kolekcji. I tutaj potrzebuję co? Te dusze, których już mam 3 sztuki. Dobra, jak znajdę, przepraszam sobie, jakiegoś jednego zajebistego, to wtedy będę mógł go ulepszyć, ile będzie mi się podobało, ale na razie...
Możemy sobie zwiększyć za pomocą Leaf Monk Energy naszą moc łapania. I nasza tarcza też jakby się zresetowała, nie wiem dlaczego. Nieważne. Druga rzecz do zbudowania tutaj to było Palgear Workbench, czyli ewidentnie coś, co będzie służyło do Select Recipe, Start Production, ale nie jeden Production, Cancel. Skancelujmy to. Recipe tego Max Start Production. I teraz żaden mój pal nie potrafi tego robić, ale jak tylko się rozbuduje bazę, to szybko pomoże, ale muszę to też szybko robić, bo zaraz będzie ciemno. Production. Kurwa, no i nie mam niczego. Jeszcze dwa fragmenty, jeszcze więcej klofa. Kurwa, ale ile klofa potrzebuję? Przepraszam, skąd się bierze klofa? Klofa się chyba kraftuje w takim razie? Tak mi się wydaje. Tutaj mamy klofa, tutaj mamy klofa. Dobra, zróbmy dwa klofy w takim razie. To jest ostatnia rzecz, którą chcę jeszcze w tym odcinku zbudować. Trudniej mi się wcześniej oderwać od tego wszystkiego, kiedy tak fantastycznie się bawię. Tego paldium fragmenta też będę potrzebował jeszcze, dlatego podejdźmy do jakiegoś złoża niedaleko z naszym kilofem. Te w ogóle zwierzęta tutaj śpią. Z tego co mi się wydaje, mówiliście mi, że ja mogę za pomocą takiej sfery złapać śpiącego palsa, no ale to ma 10% szans, to nie ma żadnego sensu. Dlatego zryjmy sobie tego paldium. Dwie sztuki tylko potrzebuję, z tego co widziałem, żeby to zbudować, więc nie poświęcajmy na to więcej czasu niż to konieczne. Klofy też już będę miał, jak tylko je zbiorę z tego workbencha. Kurwa, nie wiem, taki pąglisz, którym cały czas tutaj muszę operować, aż normalnie dziwnie mi się gada, ale okej. Okay. Ratatata. Nie! Gdzie mój pal? No i chuj, czemu ja ciągle kuklikam? Mam wrażenie, że to jest jakby skrót do craftingu. Jeszcze troszeczkę uda. O nie, nie tym. Siekierą. Dobra, tyle chyba. Niech mi ktoś, kurwa, polutuje jeszcze raz te kable, które w mózgu powinienem mieć, a ewidentnie są pozrywane. Czemu ja, kurwa, ciągle klikam złe przyciski? Dobra, drugi workbench obok tego workbencha. Budowanko. Niestety nie mam tutaj moich przyjaciół. Wszyscy myślą, że mogą sobie na sen pozwolić, kiedy jest robota do zrobienia. Zresztą, ty, co ja pierdolę? Przecież ja też sobie mogę na sen pozwolić. Czemu ja nie idę spać? Czyż nie muszę zapierdalać w nocy? Będę miał ich do pomocy, gdy nie będę w nocy. Piękne rymy, naprawdę, czuję się jak artysta nowej generacji. Dobra, zajebiście. Zbudujemy tego grzmota, już się rwą do roboty, to mi się podoba. Ewidentnie sen dobrze na nich działa, odpoczywa. Dobra. Tak, kujcie młotami, dobrze. Uczcie się na przyszłość. Dobra, co się teraz dzieje? No items in queue, ale zbudowałem to, więc mogę sobie rozwinąć bazę, więc fantastycznie. Bum, bum. Crusher Stone Pit Logging Site. Oho, zaczyna się chyba przetwarzanie materiałów w takim razie na coś potężniejszego. Nie mam żadnych recept, niestety. Kurwa, po co mi to kazało zbudować, jak żadnej recepty nawet nie mam, którą mógłbym tu wykorzystać? Nie wiem. Ale mniejsza z tym. Zbierają drewno, fantastycznie, ale jednego stworka chcę dorzucić do mojej bazy tutaj, skoro mam miejsce. Nawet mam dwa! Więc lecimy z tym jebańcem i z tym jebańcem. Proszę, trenujcie się, rozwijajcie. Gotuj swym ognistym ogonkiem swoich kolegów dla mnie, żebym miał co wpierdalać. Hehehe, lambal kebab. Bo jak fajnie, chodzi. Przysmaża. No dobra, to jest Eevee, czy tam Flareon, ta ewolucja ognista. Co ty potrafisz robić? Farming i gathering. Nie jestem pewien, czy ty będziesz w tej chwili przydatny, kremisiu w mojej bazie. Potrzebuję kogoś, kto może sadzić, kurwa, te berisy. Naprawdę potrzebuję. A tutaj handiwork, no to wiele z nich ma akurat handiwork. Chociaż głównie raczej ten ma handiworka, no i te różowe też mają handiworka. Czy na wyższym poziomie? Nie, mining za to mają. Czy ja mogę jemu dać na przykład, czekajcie, open menu, add to party view details. Czy ja mogę jemu dać jakiś item na przykład? Kula! Kutao? No dobra, jak będzie kutao i to nawet caps locka miałem włączonego. Punch flurry, no dobra, może gonić przeciwników, ma kolejne skille. Wiem, że można dawać tym zwierzakom karabiny maszynowe, oczywiście do karabinów to mi daleko, ale się zastanawiam, czy one mają jakieś EQ, które ja mogę wypełnić, dać mu na przykład killów. Chociaż dobrze sobie radziły napierdalając po prostu swoimi małymi, zgrabnymi łapkami. Jak tam żarcie w naszym EQ? 5 minut jeszcze to wytrzyma. Znaczy, co 5 minut to pewnie jedna sztuka zdycha tych berisów? Ale po prostu nakarmmy siebie nimi, póki je tutaj mamy. Kurwa, mogłem dla zwierząt rzucić przecież! Do tego naszego feedboxa, co one będą wpierdalały? Zaraz będę miał ich dużo, będę musiał je utrzymać i będę miał problemy, bo nie będę w stanie. Więc pracujcie i zapierdalajcie. No i co? No i powoli do przodu, moi drodzy. Challenge'ować bossa, jeszcze jeden poziom bazy, żeby zrobić tego questa. To cały czas jest tutorial, zgodny z tym, co jest napisane. 30 palsów złapać, żeby rozwinąć naszą bazę w pełni. Tą kativę też. A, mam jakąś sferę. Czy te sfery tak po prostu randomowo tutaj leżą dookoła? Ewidentnie. Dobra, capture rate 100%. Bierzemy cię, jebańcu.
Może masz niski level, ale się przydasz. I tych dopiero 4 złapałem, co? Czy ja tak optymalnie napierdalam w tej chwili i wszystkie złapane palce ładuję do mojej bazy? Potrzebuję też łóżka dla moich ziomeczków, ale chyba 2 na razie nie dam rady nawet zbudować. Ale jakieś się wcisną. Najgorsze jest to, że one nawet na nich nie śpią. Tamten się Erkanon nauczył. Jeszcze jedno wyro jest potrzebne. Jeszcze więcej drewna, kurwa no. To jest niekończąca się misja zdobywania pokładów drewna, naprawdę. Może jak się jeszcze bardziej bazę rozwinie, to da się na przykład ustalać priorytety z piractwa dla tych frandulin, które trzymam tutaj. Jedzą za moje pieniądze wszystkie berisy. Ale pięknie sobie wyrozbudowały przynajmniej. Dobra, nie naciskać Q. Tego muszę grzmota naprawić. Mamy trochę gold coinów, posortujmy pięknie. Dobra, B, żeby się znowu nie pierdolną. Zbudujemy tutaj kolejne wyro dla was. O! Dobra, kurwa, krzywo to jest jak cholera. Mam nadzieję, że później baraki będę mógł stworzyć. Taka po prostu jedna budowla z całą serią tych łóżek. To będzie najlepiej. Pomóżmy im nawet, żeby żaden tutaj nasz kryształek szczęścia nie był niezadowolony. Dobra, jest dobrze, moi drodzy. Idziemy do przodu, rozwijamy się. Jak na razie dajemy radę, muszę wyruszyć na jakieś większe podróże, odkryć tego fast travel pointa. Przygotuję sobie jakieś łuki, strzały na kolejny odcinek, wydaje mi się. No i spróbujemy poeksplorować trochę dalej. Muszę więcej tych palców złapać, muszę jakieś sobie beginner tipsy przeczytać. W ogóle zasięg bazy się chyba zwiększył, odkąd ją zbudowaliśmy? Nie, nie wydaje mi się. Na tamtym drzewie wcześniej też było to niebieskie, więc w tamtą stronę nie sięga dalej. Ale tam jak pójdą zdobywać te drewna, nie drewna czy kamienie, to trochę tego jest w zasięgu. Kolejnego tego, ognistego mamy. Mam wrażenie, że on mógłby być zajebisty jako mój kompan do walki. Tylko boję się, żeby po prostu zabijał te stwory, zanim ja zdążę moją sferą rzucić. Tak więc cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, piszcie. Jeżeli macie porady, też piszcie. Będziemy się dalej w Palworldzie bawili, a ja na dzisiaj zmykam. Trzymajcie się. Bye, bye.